Siema, elo, elo mordy, mordini. Na wstępie chciałbym Was serdecznie zaprosić na witrynę podaną w opisie autodoc.de. Spory wybór części samochodowych. Nawet nie spory, tylko taki. Nie no, może trochę większy. Są spoko rabaty. W opisie jest link do tej strony. Polecam, nie kłamię. Dobra, od nowa. Dziś zrobimy sobie poradnik latania na gumie. Tak o motovlogu, bo czemu by nie? Nauczę Was tego. Jest jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie nasza tablica. Nasza tablica musi być ugięta. No ona jest prosta, naraża nas to na bardzo duże ryzyko mandatu. Ona musi być ugięta. Podczas gdy gumujemy, jeździmy sobie na kole, ona musi być ugięta. To jest poprawnie ugięta tablica rejestracyjna. No i tak, możemy jeździć na jednym kole. Fajnie jakbyście znaleźli odludniony odcinek drogi, gdzie to będzie bezpieczne dla Was, jak i dla innych użytkowników drogi. Uczyłem się jeździć na jednym kole na tym sprzęcie, kiedy on jeszcze był w wersji enduro, czyli na kołach 18 i 21 bodajże. No wam kilka porad, których możecie się stosować, albo przystosować swój motocykl do nich. Jedna z nich to lekko działający gaz. Tu ma płynnie chodzić. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby strzelić sobie z klamy. Tu macie klamkę. Po prostu z niej strzelacie. Dajemy troszkę gazu i po prostu z niej strzelam. Pilujemy hamulca, to jest bardzo ważną rzeczą. Jesteśmy za wysoko, wciskamy go, nie boimy się, nie bijemy rekordów na siłę. Wciskamy hamulec i on opada po prostu. No i opada. Co do gazu, to w poprzednim poradniku mówiłem, żeby go kręcić do 6-7 tysięcy. Owszem, możecie go kręcić do 6-7 tysięcy, jeśli wasz motocykl jest w wersji enduro, bo jeśli jest w dwusuwie i jeśli ma pojemność 125, bo to się tyczy tylko tego motocykla. Obroty są rzeczą, którą musicie sami wyczuć. Można to sobie najlepiej ułatwić w sposób taki, że wciskacie sprzęgło, dodajecie leciutko gazu i strzelacie. Motocykl widać się nie wyrwał, więc spróbujecie jeszcze raz, tylko że z wyższej partii obrotu. Wciskacie sprzęgło, troszkę gazu, więcej niż poprzednio i strzelacie. Motocykl troszkę się podniósł, ale to nadal za mało, więc wciskacie sprzęgło, więcej gazu. Ile pojechał? 3 metry, 20 cm nad ziemią, ale pojechał. To wciskamy sprzęgło, jeszcze więcej obrotu. I on jedzie sam, tylko po pierwsze musicie wyczuć ten hebel, w którym momencie go dławić, a w którym manewrować gazem. Wiele osób ignoruje ten hamulec, bo po prostu się boi, że polecą na plecy i wystawiają od razu nogi do tyłu. Uwierzcie, że już zaliczycie tą glebę, mając nogi na tych stopkach, to ja wam gwarantuję, że to będzie mniej bolesne niż jakbyście wystawili nogi do tyłu, bo się poobdzieracie czali, polecicie na ręce, łokcie i... Ty, pozycja na motocyklu. Jeśli usiądziemy bliżej baku, w tym miejscu, to niestety będziemy musieli go wyżej podnieść, żeby złapać ten balans. Jeśli usiądziemy natomiast na końcu siedzenia, nie będziemy musieli go aż tak wysoko podnosić, czyli będzie łatwiej. Strzelamy z klamy i wciskamy hamulec do tej pory, aż nie nabierzemy tego nawyku, aby motocykl po prostu dławić tym hamulcem, a nie się nim ratować. I dławimy go. Aż zgasł, tak go zdławiłem.
manewrujemy gazem i hamulcem. Jest wysoko, musimy go zdławić, bo polecimy na plecy. Jest nisko, to więcej gazu. Możemy łączyć triki, możemy sobie wstać. Możemy puścić rękę. Hamulec ratuje nam dupę. Sprzęgło. Strzelamy z klamy, żeby nie katować silnika. Gaz. Kontrolujemy pozycję w górze gazem oraz hamulcem. Siedzimy z tyłu, jak najdalej. No i co? No i to tyle chyba. Subskrybować, komentować. Dobra, nie przedłużając, sub zostawiony, like zostawiony, a komentarz to już po łasce, jak to może. Siemano!